Plany są. W tym roku kończymy tak zwane zmiany w planie miejscowym, które umożliwią inwestorom, przedsiębiorcom inwestowanie na terenie wokół jeziora. Teren wokół jeziora jest piękny. Jezioro połączone z górami, widok, którego nam zazdroszczą wszyscy, którzy przyjeżdżają nad nasze jezioro. Natomiast do tej pory było tak, że ta infrastruktura, która pamięta lata 60., 70., jednak musi być zmieniona, zmodernizowana, wyremontowana i tak będzie. Ten plan pozwala już teraz budować tam hotele, może jeszcze nie teraz, pod koniec roku, jak będziemy już po zmianach w planie, ale będzie pozwalała budować nowe hotele, ośrodki wypoczynkowe, rekreacja, sport. Już są potencjalni zainteresowani inwestowaniem nad naszym jeziorem, ale punkt pierwszy to jest właśnie zmiana w planie miejscowym, która umożliwi bardzo szeroki zakres inwestowania.